Od prawie dwóch tygodni pojawia się na Deon.pl to rozważanie do Ewangelii. Czasem czytam komentarze, niektóre z nich są bardzo krytyczne, że Kościół głosi rzeczy, do których sam się nie stosuje. I ze wstydem trzeba przyznać, że nierzadko jest to prawda. Dziś w Ewangelii mamy podobną sytuację. Jezus mówi, że na katedrze Mojżesza zasiedli ci, którzy jedno mają na języku, a drugie w sercu i na dłoniach. Ale nie zwalnia ludzi z wypełniania tej nauki, którą głoszą ci, którzy zasiedli na tej katedrze Mojżesza, ale mówi, żeby ich nie naśladować. Stosujmy się więc do nauki, którą głosi Kościół, stosujmy się do przykazań, nawet jeśli ludzie w oku tego nie robią. Nie jest tak, że możemy powiedzieć, że życie radami Jezusa nie ma sensu, że nie da się ich wypełnić tylko dlatego, że ktoś inny tego nie robi. To byłoby zwycięstwo zła. Zwycięstwem dobra może się okazać nadanie sensu Bożym przykazaniom, Bożym prawom i Bożej nauce, gdzie pośród naszej codzienności Ty i ja jesteśmy przez tą Ewangelię do tego zaproszeni.